Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty. Moim gościem jest pan redaktor Paweł Lisicki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, lipiec 2020, tak jak 1453 rok, Hagia Sofia znowu stała się meczetem. Ta data, to wydarzenie przez chwilę tylko grzało w mediach, ale teraz już się o tym nie mówi. A można odnieść wrażenie, że dla przyszłości, dla tego, co będzie się dalej działo ze światem islamskim i w kontekście też ze światem zachodnim, to bardzo ważne wydarzenie, wręcz dramatycznie ważne. No tak, to jest rzeczywiście wyjątkowo ważne wydarzenie, powiedziałbym, na takich trzech poziomach, jeśli tak można powiedzieć. Po pierwsze, ono jest bardzo ważne z punktu widzenia, nazwijmy to, samego w sobie świata islamskiego i tej walki o to, kto będzie hegemonem w tym świecie, jeśli tak to można powiedzieć. Bo ja uważam, że ta decyzja podjęta faktycznie przez prezydenta Erdogana, bo to, że wcześniej było orzeczenie Sądu Najwyższego, to jest mydlenie oczu, tak naprawdę on to przeprowadził, no pokazuje dążenie Turcji do tego, żeby być swojego rodzaju liderem świata islamskiego czy świata muzułmańskiego. To jest ta rzecz, nazwijmy to, bardzo istotna, ale chyba dla nas nie najważniejsza, choć politycznie przecież też ważna. Znacznie ważniejszą rzeczą jest przejęcie Hagi Sofii, uczynienie z niej meczetu, w trochę innej perspektywie, a mianowicie jako pewnego rodzaju symbolu ekspansji islamu i słabości chrześcijaństwa. To jest, myślę, że ta perspektywa, która nas tutaj chyba bardziej nawet interesuje niż pozycja Turcji i relacji, nie wiem, z Iranem i w ogóle wpływu na politykę bliskowschodnią. No i może trzeci wymiar, który w zasadzie powinienem go chyba wymienić na drugim miejscu, czyli to jest też symbol wzrostu sił muzułmańskich, czy wzrostu sił islamu w samej Turcji, która przecież jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu była pokazywana jako wzorzec państwa muzułmańskiego, zlaicyzowanego, niemuzułmańskiego, mającego całkowicie demokratyczne i zachodnie standardy. To wszystko okazało się kompletnie nieprawdziwe, więc to są takie trzy wymiary. Mówię, pierwszy dotyczy samej Turcji i pozycji wzrostu znaczenia ideologii islamskiej, drugi pozycji Turcji jako państwa, które chce być hegemonem w świecie muzułmańskim i trzecie, to na najważniejszym, symbolu w ogóle ekspansji islamu, światowej ekspansji islamu i bardzo widocznej słabości chrześcijaństwa, no, słabości w kategoriach nie tylko już teraz wewnętrznych, jeśli tak można powiedzieć, ale również jako pewnego projektu kulturowego, cywilizacyjnego. No, to jest chyba dosyć oczywiste, że w momencie, kiedy ta symboliczna świątynia, tak ważna dla świata chrześcijańskiego, ponownie stała się meczetem po krótkim okresie 70 lat, kiedy była muzeum, jest tego dowodem. A gdybyśmy naszym widzom może przypomnieli, bo może nie wszyscy dostrzegają właśnie istotę i ważność Hagi Sofii dla świata chrześcijańskiego, dla tej świątyni, dla tego świata właśnie chrześcijańskiego. Dlaczego ta świątynia jest tak ważna dla chrześcijan? Ona jest tak ważna, no nie tylko dlatego oczywiście, że była bardzo długo kościołem, bo to jest rzecz banalna, ale tak naprawdę początki budowy kościoła sięgają czasów Konstantyna, czyli tego cesarza, który pierwszy nawrócił się na chrześcijaństwo. Pierwszy tak naprawdę w 313 roku wprowadził edykt mediolański zezwalający na swobodę kultu chrześcijańskiego w cesarstwie rzymskim. A później już na łożu śmierci wprawdzie, ale jednak nawrócił się już tak formalnie, jeśli tak można powiedzieć, na chrześcijaństwo i w czasie jego rządów nastąpiło coś, co można by nazwać pierwszy raz w historii chrystianizacją cesarstwa rzymskiego. To miało też swój taki wymiar architektoniczny. Przecież w czasach Konstantyna zaczęto budować na grobie świętego Piotra bazylikę. Tę bazylikę, która teraz jest symbolem chrześcijaństwa zachodniego, w ogóle całego chrześcijaństwa, czyli bazylikę świętego Piotra. To w czasach Konstantyna powstała bazylika na Lateranie, bazylika świętego Jana, o której się mówi jako matce wszystkich kościołów. To również w jego czasach zaczęto budować te najważniejsze świątynie chrześcijańskie w Ziemi Świętej, prawda? W Jerozolimie, w Betlejem, to za sprawą jego matki, czyli świętej Heleny. No i jednocześnie, ponieważ też Konstantyn przeniósł stolicę cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola, zaczęto budować tam na miejscu
kościół, który stał się pierwszym miejscem, na którym później, dwa wieki później, wybudował Hagię Sofię w wersji takiej, no, jaką ją znamy obecnie, prawie obecnie, bo oczywiście pewne zmiany jeszcze architektoniczne nastąpiły później, Justynian. Czyli co to znaczy? Hagia Sofia od samego początku, można by było powiedzieć, była jednym z takich najważniejszych centrów chrześcijaństwa. Powiedzmy, jeśli byśmy to patrzyli, no to patrzyli tak geograficznie. Centrum oczywistym pierwszym była Jerozolima, miejsce śmierci Chrystusa. Centrum drugim był Rzym z Bazyliką Świętego Piotra czy Bazyliką na Lateranie, ale przede wszystkim Bazyliką Świętego Piotra i Bazyliką Świętego Pawła za murami, czyli miejsce śmierci męczeńskiej dwóch apostołów, dwóch założycieli kościoła rzymskiego zachodniego. I trzecim takim centrum, nazwijmy to kulturowym, był Konstantynopol, miejsce, gdzie cesarz przeniósł cesarstwo, stolicę cesarstwa i które stało się stolicą cesarstwa chrześcijańskiego pierwszy raz, to jest bardzo ważne, tak? To znaczy pierwszy raz od momentu, kiedy chrześcijanie byli prześladowani od czasów Nerona, Konstantynopol stał się ośrodkiem i centrum nowego cesarstwa, od początku już schrystianizowanego, czyli ta idea chrześcijaństwa nie tylko jako prywatnego zrzeszenia ludzi wyznających wiarę w Chrystusa, prawda, nie tylko jako kościoła, czyli nie tylko jako grupy wierzących, ale chrześcijaństwa jako siły formującej kulturę, formującej prawo, kształtującej naszą wizję świata, wizję władzy, relacje między prawem a władzą polityczną. To wszystko narodziło się i rozwinęło się w Konstantynopolu, a znakiem tego była właśnie ta wielka świątynia wzniesiona przez Justyniana, świątynia mądrości Bożej. Nazwa też nie jest przypadkowa, bo ona oczywiście nawiązywała przede wszystkim do świątyni Salomona, do tej świątyni, prawda, pierwszej wzniesionej przez syna króla Dawida 10 wieków przed Chrystusem. I była pewnego rodzaju takim symbolicznym centrum świata chrześcijańskiego. Mówię o Hagii Sofii. No i nic dziwnego, że kiedy czyli to samo powstanie tego kościoła miało miejsce w połowie mniej więcej VI wieku po Chrystusie, za czasów Justyniana i aż do budowy tej nowej Bazyliki Świętego Piotra, bo wielu pewnie naszych widzów nie wie, że ta bazylika, którą obecnie oglądają w Rzymie, to nie jest bazylika pierwotna, to jest bazylika tak naprawdę, która została zbudowana od z niczego niemal, za sprawą decyzji papieża Juliusza II od 1506 roku, według planów Bramantego i później Michała Anioła. I tak naprawdę, zanim to się nie stało, tą najważniejszą świątynią, największą, najbardziej okazałą, najbardziej wyrażającą majestat Boży, panowanie Boga, panowanie Bożej opatrzności, była właśnie do 1453 roku, kiedy to Konstantynopol został zdobyty przez Turków, przez Mehmeda II, była właśnie świątynia Hagia Sofia, czy właśnie świątynia mądrości Bożej, czyli można by powiedzieć, że to jest taka, jeśli szukamy tych znaków najważniejszych dla chrześcijan, to jak powiedziałem, jest Jerozolima z Bazyliką Grobu Pańskiego, jest Rzym z Bazyliką Świętego Piotra i Bazyliką Pawła za murami i był Konstantynopol ze swoją Hagią Sofią. To były te trzy duchowe centra, te trzy znaki tożsamości chrześcijańskiej, wspólnoty dziedzictwa chrześcijańskiego, to było to, co było najważniejsze. I zdobycie przez Turków w połowie XV wieku Hagi Konstantynopola i zajęcie Hagi Sofii, zresztą co ciekawe, Mehmed II sobie doskonale zdawał, czyli turecki władca, który dowodził wojskami zdobywców, doskonale sobie zdawał, wiedział, jakie znaczenie ma ta świątynia dla całego świata chrześcijańskiego i dlatego już na samym początku, tuż po zdobyciu, bo nie wszystkie kościoły zostały przecież zamienione w meczety, akurat nastąpiła zmiana przeznaczenia Hagi Sofii na meczet i pierwszy piątek po zdobyciu Konstantynopola Mehmed odprawił modły właśnie w tej świątyni, żeby pokazać, że chrześcijaństwo zostało zniszczone, upokorzone, pokonane i w ten sposób też wyrazić swoje dalsze cele. No, tym dalszym celem oczywiście było zdobycie, pójść dalej na zachód, zdobycie Rzymu i zajęcie Bazyliki Świętego Piotra i zrobienie pewnie z niej w przyszłości również meczety. No właśnie, i teraz widzimy wyraźnie, że ta reakcja świata zachodniego, reakcja Kościoła jest taka
no, słaba, tak jak pan mówił, no, papież Franciszek wyraził swój smutek, kilku tam polityków się wypowiedziało i tyle, i do porządku dziennego nad tym, wydaje się, świat przeszedł. I w ogóle kwestia ekspansji islamu, jakiegoś nacisku świata islamskiego na świat zachodni, jakby spadła już chwilę temu z czołówek, z pierwszych stron. Kiedyś, jak były zamachy, oczywiście media o tym informowały, a potem nagle skończyło się. To jest dość ciekawe i symptomatyczne. To jest dość ciekawe, to doskonale pokazuje stopień upadku wiary w ogóle we własną cywilizację, w rolę chrześcijaństwa, w rolę Zachodu, ponieważ rzeczywiście jest tak, że te reakcje na przyjęcie Hagi Sofii i zrobienie z niej meczetu były wyjątkowo, jakby to powiedzieć, takie no, ospałe, senne, słabe. No, papież Franciszek, przypomnę przecież, że papieże aż do czasów, do końca wieku XVIII, od wieku XI, czyli zaczynając, powiedzmy tak, od Urbana II i od soborów Clermont w 1095 roku, a kończąc na wyprawie Jana III Sobieskiego za czasów Klemensa XI, to byli głównymi organizatorami obrony Zachodu, obrony chrześcijaństwa przed naporem islamu. I wydawałoby się, że kto jak kto, no ale papież wyrazi znacznie mocniej swoje stanowisko i swoje zaniepokojenie się, tak można powiedzieć. Tym bardziej, jeśli popatrzymy na pozycję i na miejsce chrześcijan w świecie muzułmańskim, w świecie islamskim, to ona jest bardzo słaba. To jest, były takie badania, czysto nazwijmy to statystyczne, pokazujące gigantyczny spadek liczby ludności chrześcijańskiej na terenach opanowanych przez islam w ciągu ostatniego wieku. Myślę, że nasi widzowie też nie wiedzą, jaka to była gigantyczna skala. Jeszcze na początku XX wieku, czyli 100 lat temu, chrześcijanie stanowili między 25 a 30% ludności na terenach dawnego Imperium Osmańskiego, czyli no, powiedzmy Stambuł jest, można powiedzieć, był taką symboliczną stolicą, bo nie polityczną, tego całego imperium. 25-30% to byli chrześcijanie. Dzisiaj, według różnych badań, na tych terenach, które przedtem zamieszkiwali chrześcijanie, zostało ich około 1%. To jest coś niebywałego, czyli 25 razy mniej. Praktycznie jedyne duże skupisko chrześcijan na terenie imperium, dawnego Imperium Osmańskiego, znajduje się w Egipcie, prawda? To są Koptowie, których jest coraz mniej. Ale wszystkie inne tereny, Turcja sama w sobie, prawda? Syria, Irak, czyli to wszystko, co stanowiło część tego wielkiego imperium, z tych miejsc tak bardzo, nazwijmy to, tradycyjnie chrześcijańskich, chrześcijanie poznikali. No poznikali nie dlatego, że chcieli wyjeżdżać, tylko dlatego, że ich do tego zmuszono bardzo agresywną, bardzo nienawistną, często bardzo wrogą polityką prowadzoną przez miejscowe władze w różnym oczywiście okresie. Co ciekawe, niestety ten proces, jeśli tak można powiedzieć, przyspieszył w ciągu ostatnich kilkunastu lat tak naprawdę, kiedy tych chrześcijan rugowano, zmuszano do ucieczki, do emigracji, a czasem zabijano po prostu, no bo oczywiście tak to działa. I w tym, jeśli popatrzymy na to w tym kontekście, to znaczy jeśli popatrzymy na to, co się wydarzyło z chrześcijaństwem na terenie Bliskiego Wschodu w ciągu ostatniego wieku, to możemy powiedzieć, że zdobycie, przejęcie Hagi Sofii jest pewnego z taką pieczęcią mocy i siły islamu i kolejnym znakiem, takim wieszeniem sztandaru czy chorągwi i powiedzeniem, patrzcie, co was czeka, my nie ustaniemy, idziemy dalej. I rzeczywiście, no, mówię, reakcje, no, papież Franciszek powiedział, że jest mu smutno, zresztą nawet do końca nie powiedział, dlaczego jest mu smutno. Przypomnę zresztą, że kolejni papieże w ostatnich latach akurat Hagię Sofię odwiedzali, bo to mi Benedykt XVI, Jan Paweł II, I ten duch tego zbliżenia, tak to powiedzmy, tego dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, no moim zdaniem jest głównym powodem uniemożliwiającym trzeźwe i racjonalne i realistyczne spojrzenie na zagrożenie ze strony islamu, na zagrożenie, jeśli chodzi o Kościół. Natomiast jeśli chodzi o władze świeckie, czyli o państwa świeckie, no to ta niechęć do wyraźnego wyrażenia swojego sprzeciwu albo niechęci wynika często z tego, że wiele państw zachodnich ze względu na dosyć, powiedzmy, eufemistycznie niemądrą politykę imigracyjną stało się zakładnikami bardzo silnych mniejszości muzułmańskich, które w tych państwach się już znalazły. I w związku z tym jakiekolwiek bardziej wyraziste wypowiedzenie, nie wiem, sprzeciwu, niechęci albo ostrzeżenie
w ogóle nie wchodzi w grę. No, wystarczy sobie przypomnieć, że jak wyglądała kampania, ostatnia kampania prezydencka, prezydent Turcji, Ecipa Erdogana w Niemczech, prawda, kiedy nagle się okazało, że tam on przyjechał i na spotkania z nim przychodzą dziesiątki tysięcy formalnie obywateli niemieckich, którzy są tak naprawdę Turkami, prawda, albo przeciwko niemu z kolei demonstrowali niemieccy Kurdowie i tak dalej. No, pokazuje to, w jak dużym stopniu współczesna polityka państw zachodnich, takich jak Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, jest podyktowana strachem i obawami przed coraz silniejszą grupą ludności muzułmańskiej. Chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, był taki raport bardzo ciekawy Senatu francuskiego, przeprowadzony na zlecenie Senatu francuskiego, który pokazał, że o ile jeszcze kilkanaście lat temu we Francji było bodajże 100 miejsc kultu muzułmańskiego, to teraz to jest chyba 2,5 tysiąca, prawda? Czyli to jest wzrost 25-krotny w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Więc jeśli do tego jeszcze dodamy, że temu procesowi rozrastania się islamu towarzyszy równoległy proces kurczenia się chrześcijaństwa, czyli zamykania kościołów, sprzedaży kościołów, czasem kościoły są sprzedawane deweloperom, czasem są sprzedawane i potem powstają w tych miejscach albo jakieś, nie wiem, centra handlowe, albo restauracje, albo puby, albo z punktu widzenia naszej dyskusji rzecz najciekawsza, wiele kościołów jest przekazywane muzułmanom, którzy po prostu usuwają elementy chrześcijańskie, czyli obrazy, rzeźby, zwykle budują czy wprowadzają do kościoła mihrab, czyli ten kierunek, miejsce kierunku ku Mekce, i kościół zostaje przekształcony w ten sposób w meczet, prawda, czyli miejsce modlitwy muzułmańskiej. No to jak popatrzymy na to właśnie w takim kontekście, to widzimy grozę sytuacji, to znaczy może się zdarzyć tak, że współczesna Europa za kilkadziesiąt lat zacznie przypominać dzisiejszą Afrykę Północną. No, przypomnę, że przecież Afryka Północna to też była jedna z najważniejszych kolebek chrześcijaństwa. Tam działali, żyli, mieszkali najwięksi ojcowie kościoła, ojcowie pierwszych wieków, święty Augustyn chociażby, prawda, Siporegius, czyli północna Afryka. I teraz w tej północnej Afryce, w takich państwach jak Tunezja, Algieria, Maroko, chrześcijaństwa w ogóle nie ma. To znaczy, jeśli jest to jakaś tam kaplica zwykle przy ambasadzie, a w sensie realnym chrześcijaństwo zniknęło. No, czy to jest los Europy, czy Europa stanie się kalifatem muzułmańskim w sensie religijnym? No niestety, mam wrażenie, że nie bardzo widać ludzi, którzy by to zagrożenie dostrzegali i próbowali mu w sposób realny się przeciwstawić. Tym bardziej, że to jest jeszcze jeden proces istotny, mianowicie wiele świeckich rządów w państwach Unii Europejskiej moim zdaniem cały czas traktuje islam i muzułmanów jak taki wehikuł, przy pomocy którego mogą jeszcze pogrążyć chrześcijaństwo i jego pozostałości. I wytworzył się taki bardzo egzotyczny sojusz, my byśmy powiedzieli, ale takie egzotyczne sojusze bywają w historii, kiedy to dwa przeciwieństwa na pewien moment zawierają pokój po to, żeby się, że tak powiem, połączyć w walce z przeciwnikiem. I taki swoisty sojusz lewicowo-liberalnej Europy i świata muzułmańskiego, a tym celem tego sojuszu i tym wrogiem, którego chcą się obie strony w tym przypadku pozbyć, jest oczywiście chrześcijaństwo. Widać wyraźnie, co ta postawa dialogowa, na którą stawiony jest Kościół, daje. No tutaj jest Dzień Islamu w Kościele w Polsce, radość z tego, że wspólnota muzułmańska przejęła Kościół, bo wreszcie to miejsce ożywa, a tutaj muzułmanie wracają do Hagi Sofii i tak ten dialog wygląda. Zresztą wspominał pan o sułtanie Mehmecie, że podczas inauguracji Hagi Sofii jako meczetu tam te portrety się pojawiały zarówno właśnie Mehmeda i prezydenta Erdogana, więc widać, jaką tą wspólnotę i te cele, o których sułtan Mehmed mówił, myślę, że są też bliskie Erdoganowi. W przypadku właśnie Erdogana i Turcji wydaje się, że oni ten komponent islamski troszkę tak schowali dla opinii publicznej, dla opinii zachodniej. Ciągle na Zachodzie powtarzano te bajki, że Turcja, no okej, tam może są jakieś tendencje, ale armia ciągle rządzi, ciągle ten islam może nie jest tak ważny. A tymczasem no, Erdogan na użytek rynku wewnętrznego no, podkreślał ten swój islamski charakter i widać wyraźnie, że to przyniosło efekty, bo kolejne wybory jego partia wygrywała, on cieszy się olbrzymią popularnością.
pewnością i pewnie nie jest to ostatnie słowo, jakie on w tej sprawie powiedział, Erdogan. No tak, trzeba pamiętać, że Turcja jest jednym z głównych państw sponsorujących budowę meczetów w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, ale nie tylko, to nie chodzi tylko o Niemcy, również Belgię, Francję, zresztą no, nie tylko Turcja, tych państw, które się tym zajmują, to znaczy, które wspierają krzywienie islamu w Europie Zachodniej znacznie więcej, Pakistan też pełni taką rolę, państwa takie jak Arabia Saudyjska czy jak Kuwejt. W zasadzie te cztery państwa są głównymi sponsorami rozwoju islamu w całej Europie Zachodniej. Co one robią? No, dostarczają nauczycieli, dbają o to, żeby powstawały właśnie nowe miejsca kultu, nowe szkoły koraniczne, żeby budowano i ułatwiano, prawda, utrzymywanie tradycji muzułmańskiej i przeznaczają na to gigantyczne pieniądze. I pilnują również, nazwijmy to tak, pozycji islamu i tej wzrostu sił islamskich w obrębie tych państw, o których tutaj wspomniałem. No, używając takiego starego języka, oczywiście on jest już niemodny i wyklęty, nie wolno tak mówić, ale przecież gdybyśmy patrzyli na to znowu realistycznie, no to te państwa zachodnie, które na to pozwalają, zgodziły się na to, że mają na swoim terenie coś w rodzaju piątej kolumny, to znaczy mają coś w rodzaju państw, przedstawicieli czy ekspozytury obcego państwa, obcego im kulturowo i cywilizacyjnie, na którą to społeczność nie mają praktycznie wpływu, albo mają wpływ bardzo ograniczony. I w efekcie o polityce, nie wiem, niemieckiej czy francuskiej w coraz większym stopniu mogą decydować państwa takie jak właśnie, nie wiem, Francja, czy jak państwa znad Zatoki Perskiej, które mobilizując i aktywizując muzułmanów mogą wywierać bardzo skuteczny wpływ na politykę zagraniczną i na politykę wewnętrzną tych państw, które tych muzułmanów do siebie przyjęły. Tu jest ten element jest też ważny, bo zresztą też mnie uderzyła jedna rzecz. Chyba tydzień po tym, jak ogłoszono, że Hagia Sofia ponownie zostaje meczetem, ponownie, przecież tu, jak mówię, trzeba pamiętać o pewnych proporcjach. Hagia Sofia była chyba 10 wieków kościołem chrześcijańskim, jeśli już tak popatrzymy, na 400 lat była meczetem od czasów Mehmeda II. Tak czy inaczej, zaczęły się pojawiać znowu głosy, żeby muzułmanie odzyskali katedrę w Kordobie. I wydaje mi się, że szczerze mówiąc to będzie następny cel dla świata muzułmańskiego. Nie dlatego, żeby muzułmanie nie mieli innych meczetów, innych miejsc kultu w Hiszpanii, mają ich dużo i tak jak w innych państwach Unii jest ich coraz więcej, a idą na to duże pieniądze właśnie od tych państw, o których mówiłem, ale muzułmanie doskonale rozumieją wagę symboli. Przyjęcie Hagi Sofii, no to nie jest tylko po prostu to, że nie wiem, muzułmanie w Stambule nie mieli się gdzie modlić, bo tych miejsc kultu mieli naprawdę dużo, ale tu chodziło o symbol ekspansji, siły, stanowczości, zdecydowania, przewagi. I dokładnie to samo chodzi w przypadku Kordoby, bo zakładam, jak mówię, że teraz będzie ten nacisk coraz większy. Tam już on się, już od lat trwa ta, nazwijmy to, próba przejęcia tej katedry pod hasłem, że to był kiedyś meczet. Prawda jest taka, że początkowo to też była, w kategoriach czysto historycznych, to też była przecież świątynia chrześcijańska, był to kościół katolicki, wybudowany pierwszy raz w czasie królestwa Wizygotów, czyli jeszcze przed ekspansją islamu, która miała miejsce w Hiszpanii w drugiej połowie VII wieku po Chrystusie i dopiero potem ten kościół chrześcijański został przerobiony na meczet, a później dopiero w ramach rekonkwisty został odbity i zdobyty ponownie przez Hiszpanów, więc tutaj nie ma mowy o tym, że obecny kościół, obecna katedra w Kordobie powstała na miejscu meczetu. Nie, to meczet zastąpił kościół, a obecny kościół jest odzyskaniem tego terenu i tego miejsca, który wcześniej katolicy posiadali. No ale znowu, jak patrzę na reakcje, na te coraz bardziej takie głośne domaganie się tego meczetu zamiast kościoła, no to ogarnia mi jakieś takie poczucie no, bezradności i zwątpienia, ponieważ te reakcje są strasznie słabe, tak? To znaczy, no nie mówi się o rzeczy podstawowej, o tym, że islam w Hiszpanii, i nie tylko w Hiszpanii, ale w innych częściach Europy, był przecież religią najeźdźców. Od samego początku islam, czyli od momentu śmierci Mahometa
w 632 roku po Chrystusie, kolejne zdobycze, jeśli tak to można powiedzieć, to były zdobycze militarne. To nie były, to islam nie rozwijał się w taki sposób jak chrześcijaństwo w Carstwie Rzymskim, które przez trzy wieki było religią prześladowaną i rozwijało się wyłącznie w sposób pokojowy. I zresztą wszystkie inne misje późniejsze, wbrew tym opowieściom często liberalnej prasy o rzekomych tam podbojach i tak dalej, oczywiście zdarzały się przypadki, kiedy chrześcijanie rozszerzając religię, posługiwali się przemocą, ale to były po pierwsze przypadki, a po drugie one były zawsze potępione przez najwyższe autorytety chrześcijańskie, jak papież czy prawda, przez biskupów. Czyli w przypadku chrześcijan rozszerzanie się religii przy pomocy siły było, nazwijmy to, było czymś na marginesie, prawda? Były to przypadki potępiane i wynikały one z niezrozumienia albo z układów politycznych. W przypadku islamu ekspansja tej religii miała z natury charakter agresywny, militarny, od samego początku. To nie jest tak, że to jest jakieś wypaczenie, albo jakiś przypadek, albo że jest jakiś tam, nie wiem, krewki przywódca, albo że komuś się coś wydało. No po prostu ten element, czy ta, nazwijmy to, forma ekspansji przy pomocy siły jest wbudowana w sam system myślenia islamskiego, który jest zawarty w Koranie, według Mahometa, prawda, w objawieniu koranicznym, i ten element, czyli tej świętej wojny, jest budowany w samą strukturę objawienia koranicznego. Tak? Znaczy, jak mówię, to nie jest tak, że to jest przypadek, że tak, a nie inaczej islam się rozwijał. Ale w tych kategoriach na to patrząc, wszystkie te tereny, o których my mówimy, czyli te w Hiszpanii, czy na wschód, tereny na przykład, nie wiem, czy w Bośni, Hercegowinie, czy Czarnogóry, czy w innych miejscach, były podbijane. Nie było tak, że przybywali, w cudzysłowie, apostołowie islamu, przekonywali miejscową ludność do tego, że to jest ta religia prawdziwa i słuszna, ludzie ją przyjmowali, uznając w tym objawienie prawdziwe. Nie, przybywali z mieczem, przybywali z siłą i narzucali tę religię tak, jak się to robi w przypadku podbitych państw. I tak to wyglądało i w Hiszpanii na zachodzie, prawda, i na wschodzie. I tak to wygląda trochę też teraz, tylko tym środkiem podboju, którym zresztą niektórzy muzułmanie się nawet z tym nie kryją, no tym środkiem podboju ma być demografia. No, krótko mówiąc, to, że muzułmanów rodzi się nieporównywalnie więcej niż chrześcijan. Nie wiem, czy można określać mieszkańców zachodu mianem chrześcijan. Ja używam określenia postchrześcijanie na nich, to znaczy, że to są ludzie, którzy jeszcze gdzieś tam coś im jeszcze się gdzieś tam kołacze w głowie, co to jest chrześcijaństwo i jeszcze gdzieś tam w tyle jakieś znaczenie symboliczne pozostało, ale tak naprawdę w sensie religijnym to są ludzie kompletnie pozbawieni wiary, pozbawieni religii, są w gruncie rzeczy często agnostykami w wersji skrajnej, nihilistami, no i tych ludzi rodzi się nieporównywalnie mniej, no i muzułmanie często się nawet publicznie, tam gdzie mogą, oczywiście nie wszędzie mogą, przechwalają, że ich dzisiejszą bronią nawet nie jest, nie wiem, siła czołgów, czy armat, czy samolotów, czy tak jak dawniej, nie wiem, konnicy albo janczarów, tylko jest demografia, no po prostu muzułmanów rodzi się znacznie więcej, a ze względu na sytuację polityczną i religijną i na ten uwiąt tożsamości chrześcijańskiej praktycznie nie znajdują żadnego oporu duchowego. To też jest tak, to też jest prawdą i to widać wyraźnie na Zachodzie, że chrześcijaństwo, które się coraz bardziej wycofuje z tej przestrzeni walki o duszę człowieka, zostawia pustą przestrzeń i tej przestrzeni nie są w stanie zapewnić ci zachodni nihiliści. I w to miejsce właśnie wchodzi islam, czy w to miejsce wchodzą muzułmanie, którzy proponują swoją religię jako odpowiedź na właśnie zwątpienie, na degenerację Zachodu. I robią to bardzo, bardzo skutecznie. Może też jest jeszcze jeden ważny element w tej naszej dyskusji, który to pokazała ta sprawa z Hagi Sofii. Mianowicie warto tu na to spojrzeć też w takich kategoriach relacji między władzą polityczną a religią. To jest bardzo ważne. No jednak nie jest przypadkiem, że decyzję o przyjęciu Hagi Sofii i zrobienie z niej meczetu podjął ostatecznie prezydent Erdogan, czyli władza polityczna, prawda? To prezydent Erdogan pojawił się w meczecie, to on, że tak powiem, uskutecznił te modły, no i on staje się taką ważną postacią krzewienia islamu. Teraz wyobraźmy sobie, czy po drugiej stronie, jeśli tak mówimy, istnieje jakikolwiek przywódca polityczny Zachodu tak zwanego, który chciałby
który marzyłby w ogóle o takiej roli dla siebie, czyli jako obrońcy chrześcijaństwa, tak? No, szczerze mówiąc, ja kogoś takiego w ogóle nie widzę, nie dostrzegam. Istnieje cały czas błędne przekonanie o jakimś radykalnym podziale na to, co polityczne i na to, co religijne. Dziwaczna doktryna przyjęta na soborze albo po soborze, nie chcę teraz wchodzić w tę dyskusję, ale ona obowiązuje cały czas, że mamy radykalny rozdział Kościoła od państwa. W efekcie nie ma żadnego państwa, które broniłoby pozycji chrześcijan i Kościoła chrześcijańskiego. Kościół, jeśli już w ogóle jest w stanie coś zrobić, to może formułować apele, które mają ten charakter, że w zasadzie nikt się nim nie przejmuje i krótko mówiąc nie ma żadnej siły światowej, która by była zainteresowana oporem przed tą islamską inwazją i ochroną obecności chrześcijaństwa w świecie. Tak to było jeszcze, prawda, w wieku XIX, czy nawet na początku wieku XX. Przecież taką rolę pełniły na przykład Austro-Węgry, czy Cesarstwo Austro-Węgierskie. Taką rolę, nam się to może podobać albo nie, ale taką rolę na przykład na terenach Ziemi Świętej przecież pełniła Rosja Carska, tak, gdzie z powodów oczywiście politycznych, ale jednak pełniła obrońcę pozycji prawosławia na Bliskim Wschodzie. Ale taką rolę też, tak jak mówię, pełniło Cesarstwo Habsburskie chociażby, tak, chroniąc katolików. Więc takiego państwa nie ma, takiego przywódcy politycznego na Zachodzie nie ma. Przywódcy zachodni podkreślają właściwie bez przerwy w europejskich przywódcach, że nie mają nic wspólnego z religią, z religijnością, a każda próba odwołania się do elementów religijnych przez postrzegana się jest jako złamanie jakichś rzekomych zasad. No i w to miejsce, jak mówię, krok po kroku systematycznie wchodzi islam, który się tym w ogóle nie przejmuje. Tam związek religii i polityki jest rzeczą oczywistą, słuszną, właściwą i dzieje się to, co się dzieje, czyli chrześcijaństwo znika z terenów, gdzie się narodziło i rozwinęło. Właśnie, ale to, że nie ma takiego przywódcy państwowego, to jest jedno, ale też wydaje się, że Watykan też nie chce się w takiej roli postawić i unika nawet pozorów tego, że to właśnie on powinien być tym obrońcą chrześcijan na Bliskim Wschodzie czy choćby w Turcji. To też jest smutne dla katolików. Pisałem dużo w takiej swojej książce Dżihad i samozagłada Zachodu i pisałem tam, głównie się skupiłem, jeśli chodzi o tą część polityczną, jeśli tak można powiedzieć, tych relacji między chrześcijaństwem czy kościołem a islamem, no na moim zdaniem całkowicie błędnej i utopijnej tezie, która znalazła się w dokumencie Dignitatis Humanae, czyli w dokumencie Soboru Watykańskiego II, które to teza brzmi tak, że prawda obroni się sama. No, jakby to powiedzieć, jest to, gdyby tak było, byłby to jedyny przypadek w dziejach świata, że jakaś prawda, w sensie nie metafizycznym, czy matematycznym, czy czysto filozoficznym, ale w sensie społecznym czy kulturowym, broni się sama bez użycia i bez obrony w postaci siły. No, takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Owszem, prawda narzuca się ludzkiemu rozumowi sama, ale wyłącznie jeśli mówimy o pewnych rzeczach absolutnie zasadniczych. Mówię, umysł zgłębiający zasady metafizyczne, prawda? Przekonanie, że istnieje, nie wiem, zasada sprzeczności, albo zasada dostatecznej racji, no to na takim poziomie rzeczywiście prawda się rozumowi ludzkiemu odsłania. Ale tam wszędzie, gdzie mówimy o prawdzie, która ma się przejawić w prawie państwowym, prawda, w obyczajach, w polityce państwa, która przecież ma na celu nie tylko dobro doczesne, ale również ma pomagać osiągnięciu dobra wiecznego. Kościół nigdy tak nie patrzył na politykę. Natomiast na soborze zwyciężyło jakieś przedziwne manichejskie albo utopijne podejście, no różnie można to określać, zgodnie z którym te dwie sfery, sfera polityki, sfera religii są od siebie skrajnie oddzielone. I właściwie Kościół uznał, mówię Kościół w swoich dokumentach, czy w tym co ogłosił, że kwestie dotyczące religii, kwestie dotyczące prawa i obyczajów, czy moralności, to są kwestie, które jakby to powiedzieć ludzie sami z siebie odkrywają i tutaj żadnej siły do tego nie potrzeba. No i to jest podejście absolutnie dramatyczne. Jeszcze podam taki przykład, który myślę, że to dobrze obrazuje. Jeśli patrzymy nawet na Rzym, prawda, czyli na miasto dla katolików w pewien sposób święte, ważne, tak? Jeszcze do 1984 roku obowiązywały podpisane przez Piusa XI pakty laterańskie,
na mocy to których Rzym uznawano za miasto święte i zobowiązywały one władze włoskie, czyli władze państwa włoskiego, do obrony zarówno religii katolickiej, miejsc kultu katolickiego, jak i w ogóle zapewnienie chrześcijaństwu specjalnej i wyłącznej pozycji na terenie Rzymu. W 1984 roku został podpisany, nastąpiła modyfikacja tych paktów laterańskich, wprowadzono tam trzy nowe przepisy, no i na mocy tych nowych przepisów te wszystkie ochrony zniknęły. I w efekcie zniknięcia wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, okazuje się, że papież nie ma żadnej możliwości przeciwstawiania się takiej sytuacji, jaka miała miejsce przed roku 2000, roku jubileuszu chrześcijaństwa, który nagle okazało się, że dokładnie w tym roku i w tym miejscu wielką paradę równości zorganizowały grupy LGBT, prawda? No Jan Paweł II bardzo mocno to potępił, no ale on potępił to słowem i nic z tego dalej nie wynikało, prawda? To znaczy nie miał żadnej możliwości, nie miał żadnego możliwości odwołania się do państwa, które na przykład by powiedziało, jak chcecie sobie demonstrować w Rzymie, proszę bardzo, Rzym to jest wielkie miasto, ma ileś tam dzielnic, demonstrujcie sobie, ale z daleka od Watykanu, z daleka od miejsc kultu chrześcijańskiego, ponieważ one cieszą się pewną prawną ochroną. Tak? No nie zrobiono tego, ponieważ zniknęła podstawa prawna, która to umożliwiała, a podstawa zniknęła dlatego, bo zwyciężyła ta, jak mówię, moim zdaniem manichejska koncepcja rozdziału polityki od religii. I drugi przykład, no tak jak w Rzymie, można powiedzieć, Rzym jest takim, trochę używając analogicznie, takim centrum chrześcijaństwa, jaką Mekka jest dla muzułmanów, no to przepraszam, wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje teraz w Meksyku ich kościół wybudować. Albo wyobraźmy sobie, że ktoś na świątyni muzułmańskiej chce powiesić flagę LGBT. Ale no dokładnie, no chcę powiesić flagę LGBT. To się dzieje zresztą niestety w świątyniach katolickich i znowu, do kogo się ci katolicy mają odwołać? Co oni robią? No to znaczy zwykle katolicy robią jedno, czyli mówią, że ich uczucia zostały obrażone. Ale to jest jeden z najsłabszych argumentów niestety, którymi się można posłużyć. Po pierwsze dlatego, że jest wielu, nazwijmy to, dwulicowych i zdradliwych katolików, którzy w takiej sytuacji natychmiast mówią, nie, ale moje uczucia nie zostały obrażone, prawda? Uczucia są kategorią czysto subiektywną, nie da się tego wymierzyć. No jednych może urazić coś jednego, no ktoś inny powie, że mnie to wcale nie uraża, a ktoś trzeci powie, a mnie nie tylko nie uraża, ale ja w tym widzę głęboką duchowość albo głęboką religijność i tak głęboko katolickie. No tak, jest bardzo katolickie, bo im bardziej, prawda, weszcześcimy, no to tym bardziej głębiej poszukujemy i tak dalej. No jest cały ten element tej propagandy, którą można uprawiać, ale nie istnieje w związku z tym w obecnym prawodawstwie państw zachodnich, to co było w nich obecne wcześniej, czyli możliwość odwołania się nie do uczucia, tylko do pewnej obiektywnej miary, jaką było chociażby specjalne prawo religii katolickiej w tych państwach. Tak? Nie ma tego. Dlaczego nie ma? Bo Kościół sam się z tego zrezygnował. No bo jak Kościół ogłosił, że prawda się sama narzuca, no to proszę bardzo, no to niech się ta prawda narzuci, tylko zamiast narzucania się prawdy, no to narzuciła się prawda różnego rodzaju grup właśnie radykalnych z jednej strony, a z drugiej strony zorganizowanych sekt i religii innych niż chrześcijańskie, które po prostu wykorzystując swoją przewagę, siłę i tą rzutkość próbują zająć miejsce chrześcijaństwa. Więc widzę tutaj, jak mówię, ten przykład rezygnacji z tej zasady, jak brzmiała ta dawna norma, jeśli tak można powiedzieć, czy dawna mądrość Kościoła? No ta mądrość brzmiała taka, że oczywiście jest podział na to, co świeckie i na to, co duchowe, tak? I na to, co należy do cesarza i na to, co należy do Boga. Istnieje autonomia pewnego rodzaju polityki, no ale ta autonomia w żadnym wypadku nie oznacza całkowitej odrębności, prawda? Tylko oznacza podporządkowanie we właściwych granicach. I w związku z tym Kościół zawsze nauczał, że państwo świeckie i prawo świeckie musi być co do zasady podporządkowane pewnym ogólnym regułom prawa Bożego. Tymczasem w momencie, kiedy Kościół ogłosił, że prawda narzuca się sama i że w związku z tym państwo świeckie rządzi się samo, a on jest jedynie kimś w rodzaju takiego doradcy albo tam, nie wiem, no, lidera etycznego, no to oczywiście nie ma żadnego realnego przełożenia na to, jak wygląda prawodawstwo w danym państwie i jak wygląda jego siła. Ja sobie zdałem wiele lat temu sprawę, jak robiłem taki film dla
Współpracowałem wtedy z Frondą. Pojechaliśmy do Izraela robić film o relacjach między właśnie Żydami świeckimi i religijnymi. I mnie uderzyło, że tak naprawdę 10% mieszkańców Izraela, mówię tutaj o tych Żydach religijnych, ortodoksyjnych, reprezentujących wtedy, to teraz też dwie główne siły religijne, jedna to są, prawda, ci Żydzi aszkenazyjscy, drudzy to są Żydzi sefardyjscy i w sensie politycznym to jest około 10% wyborców z tych obu partii i oni mają nieporównywalnie większy wpływ na prawodawstwo Izraela niż 90% katolików w krajach nominalnie katolickich, takich jak właśnie Hiszpania, Włochy, Francja czy Belgia. No dlaczego? No właśnie dlatego, ponieważ w tych krajach przyjęto, mówię o krajach zachodnich, przyjęto całkowicie błędną koncepcję, że istnieje czegoś takiego jak partia chrześcijańska, partia katolicka jest czymś złym, niewłaściwym, ponieważ ludzie sami sobie będą odnajdywali tę prawdę i w związku z tym ta prawda sama się objawi, a Kościół będzie stał z boku i mówił, że to jest zgodne z sumieniem albo to jest niezgodne z sumieniem. No mówię, to jest manicheizm i utopizm. Nie wiem, czego jest więcej w takiej postawie. I teraz wyobraźmy sobie, że tak skonstruowany świat zachodni, tak podchodzący, styka się z Turcją, gdzie prezydent Erdogan nie waha się nazywać wszystkich tych, którzy będą krytykować to przejęcie Hagi Sofii krzyżowcami, który przychodzi na te modły, a wręcz jest ich inspiratorem, który pilnuje tej sprawy. No tutaj ten konflikt, to zetknięcie się może być bardzo dramatyczne. Ale jeszcze, jeżeli mówimy o Turcji, to też stosunki polsko-tureckie wydają się być bardzo ciekawe. W ostatnim numerze Do Rzeczy, tam pan Wojciech Repetowicz o tym doskonale pisze, o tym takim micie dobrych stosunków turecko-polskich. Mówi o tym micie Turcji, która nie uznała rozbioru Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale przez ostatnich lat mamy doskonałe przykłady, kiedy w Polsce, w Krakowie, społeczność ormiańska chciała postawić haczkar upamiętniający ofiary ludobójstwa, jakiego Turcy dokonali na Ormianach. Ambasada turecka bardzo ostro reagowała i to się bardzo, bardzo nie spodobało. Widać wyraźnie, jak oni pilnują tej sprawy. Tak, no widać wyraźnie, jak oni pilnują tej sprawy. Rzeczywiście pomysł budowania przyjaźni polsko-tureckiej na opowieściach o rzekomej naszej wielkiej przyjaźni dziejowej. No, żyjemy oczywiście, jak mówię, w takiej epoce, gdzie wszystko jest możliwe i wszystko opiera się na jakiejś opowieści. Ktoś może to powiedzieć, nagle się okazuje, że na tych bajkach i różnego rodzaju derdymałach budowana jest potem całkiem poważnie. Znaczy ludzie biorą to całkiem na poważnie, ponieważ są w tak potwornym stopniu ignorantami, tak? A poza tym nie tylko są ignorantami, bo to nie jest tylko kwestia ignorancji, to jest też brak wiary w siebie i brak woli. W związku z tym, jeśli zdarzają się, czy spotykają się dwie osoby, z których jedna jest przekonana, wie czego chce i narzuca drugiej, nazwijmy to, swoją opowieść, a druga jest rozmemłana, ma kłopoty z własną tożsamością, nie wie właściwie o co jej chodzi, nie wie, czy w ogóle ma jakąś misję do spełnienia, inną niż, no nie wiem, najedzenie się, prawda, i wyspanie i zaspokojenie swoich potrzeb, no to w oczywisty sposób taka osoba przegrywa w tym starciu, macha ręką, mówi, no dobrze, a może to tak było, że my żeśmy, a nie, to tam Sobieski, a może on pod tym Wiedniem to był po to tam był, żeby, nie wiem, chronić przyrodę, albo dlatego, bo on chciał się tam spotkać z Turkami, a przypadkiem się zderzyli, no, znaczy, mówię, nie ma takiej bredni, której nie można by było opowiedzieć, jeśli ktoś chce, wyraźnie, Turcy, budując tą swoją pozycję, tego właśnie hegemona świata islamskiego, chcą rozszerzyć swoją opowieść o tym, jak to Imperium Osmańskie czy było bardzo pokojowo nastawione i jak się pokojowo krzywiło. To jest wszystko kompletna, totalna bzdura. No, faktycznie Polska, stąd przecież się bierze określenie polskiego przedmurza. No, czego Polska była przedmurzem? No, była przedmurzem Zachodu i chrześcijaństwa zachodniego w zderzeniu z islamem. No, stąd się bierze określenie murale, prawda, czyli przedmurze, i ten element obrony przed napaścią czy przed naciskiem tureckim jest obecny w polskiej historii co najmniej od wieku XV, czyli od śmierci Władysława Warneńczyka, prawda, aż do wieku XVIII, czyli do zwycięstwa króla Sobieskiego pod Wiedniem. No, Polska zawsze pełniła, się tym chlubiła, to była ta jej wielka dziejowa misja, tak, obrony chrześcijaństwa przed islamem. Ten islam, i to jest bardzo ważne, wbrew tym wszystkim dzisiejszym opowieściom, to nie była religia dialogu, pokoju, porozumienia i tam Bóg wie czego jeszcze,
jeszcze, tylko to była religia wyjątkowo agresywna, wyjątkowo wroga ludziom i posługująca się elementami, które my dzisiaj nazwalibyśmy elementami totalitarnymi. No bo jak inaczej nazwać masowe uprowadzanie młodych chłopców i robienie z nich janczarów, prawda, albo uprowadzanie kobiet i zapędzanie ich do haremów i tak dalej, i tak dalej. Albo zabijanie oczywiście. Zresztą samo zdobycie, bo od tego żeśmy zaczęli, no samo zdobycie Konstantynopola w 1453 roku, o czym się też w ogóle nie mówił. Ja też zauważyłem, mam takie wrażenie, czy w ogóle gdzieś wyparowało. No przecież pociągnęło za sobą śmierć, jeśli różnie oczywiście historycy doliczą, ale co najmniej kilkudziesięciu tysięcy chrześcijan mieszkających w Konstantynopolu. Masowe plądrowanie kościołów, ich plądrowanie, profanowanie i wyżynanie miejscowej ludności. Teraz nagle w ramach tej wielkiej propagandy, którą Turcy próbują zbudować, mówi się o tym, że to było niemal wyzwolenie. No, to było takie wyzwolenie, jakie Związek Sowiecki przyniósł w Polsce w 1939 roku. No i dokładnie mechanizmy propagandowe były też takie same, bo nagle później okazało się, że to wszyscy mieszkańcy tych ziem o niczym innym nie marzyli, żeby sobie tutaj ściągnąć Sowietów, prawda? No to na tej zasadzie, prawda, Grecy marzyli o tym, żeby sobie ściągnąć Turków, Bizantyjczycy marzyli o tym i byli bardzo szczęśliwi, że Mehmed ich pozwolił i jeszcze, prawda, wyciął. No to rzeczywiście to był ten obraz szczęścia. No tak, ale znowu wracamy do tego, co jest punktem wyjścia. Jeśli Zachód traci wiarę w samego siebie, Kościół, tak naprawdę jeśli Kościół, bo nie da się zrozumieć historii Zachodu bez historii Kościoła. Jeśli Kościół przeżywa kryzys wewnętrzny, to ten kryzys natychmiast wpływa na samopostrzeganie się Zachodu, a to z kolei ma gigantyczne znaczenie w relacjach z islamem. Jeśli jest tak, że politycy zachodni i cała idea państwa w tej chwili, która jest obecna w Unii Europejskiej, w ogóle na Zachodzie, to jest idea tak naprawdę państwa, które ma wpływać i generować zwiększoną konsumpcję, prawda? To tak naprawdę do tego się sprowadza. Zapewnić jednostce wygodną, bezpieczną, maksymalnie długą i spokojną konsumpcję dóbr. Taka jest, nazwijmy to, idea państwa zachodniego. No jeśli tak wygląda zachodnia polityka, a jeśli po drugiej stronie, takiej, mówię o tej stronie muzułmańskiej, jest idea tego, żeby cały świat został poddany islamowi, zmienił się w tak zwany dom islamu, bo to jest to pierwotne założenie obecnych źródeł islamu, że świat dzieli się na świat, który się nazywa domem islamu, prawda, i tym całym światem zewnętrznym. Trzeba doprowadzić do tego, żeby cały świat został podporządkowany islamowi. No to w zderzeniu z jednej strony ludzi zaangażowanych, ideowych, mających pewną wizję, a z drugiej strony właśnie no, tych wyznawców konsumpcjonizmu, no to łatwo zauważyć, prawda, która strona może wziąć górę. Nie mówiąc już o tym, że w przypadku Turków, co też jest ciekawe, i w ogóle muzułmanów, oni doskonale też opanowali taką sztukę wmawiania Zachodowi winy, a właściwie, nie wiem, może Zachód sam mówił sobie winę, czy poczucie winy. No, w sytuacji, kiedy Turcja jest odpowiedzialna za pierwszy masowy mord w nowożytnym świecie, czyli chodzi o około 1,5 miliona Ormian, którzy zostali zamordowani w czasie I wojny światowej i tuż po niej, prawda? I teraz nagle się okazuje, że ten mord w ogóle gdzieś znika z przestrzeni, z debaty publicznej, a w to miejsce wchodzi Turcja jako rzekomy obrońca praw uciśnionych i innych różnych zasad. No to jest rzecz w ogóle nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia, ale dzieje się na naszych oczach. A dzieje się na naszych oczach, ponieważ po drugiej stronie nie ma kogoś, kto by występował w obronie tej wielkiej, pięknej, wspaniałej tradycji chrześcijańskiej. Ile czasu zajęło, żeby nazwać to wydarzenie ludobójstwem? Jeśli to nie było ludobójstwo, to co nim było? Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Paweł Lisicki. Dziękuję pięknie. To był program Prawy Prosty na kanale PCH24TV. Ta rozmowa, ten program i cała nasza telewizja może istnieć tylko dzięki Państwu, dzięki Państwa wsparciu modlitewnemu i też finansowemu. Wsparcie modlitewne, nie muszę Państwa mówić, jak to robić, doskonale Państwo wiedzą, a jak wesprzeć finansowo? Wszystko w opisie tego filmu Państwo znajdą. Bóg zapłać, dziękuję za wszelkie wsparcie.